Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni bracia i chyba niezbyt liczne siostry. Przed chwilą słyszeliśmy modlitwę, tak zwaną kolektę, w której jest zawarty program ramowy naszych dzisiejszych rozmyślań o Słowie Bożym. Ksiądz biskup przewodniczący modlił się: Wszechmogący Boże, daj nam ducha rozumu, prawdy i pokoju, abyśmy gorliwie starali się poznać Twoją wolę i zgodnie wprowadzali w czyn poznane zadania. Ta modlitwa bardzo dobrze wyraża również treść naszych rozmyślań, które słyszeliśmy w czasie wykładów w Bazylice, niektórzy w auli księdza Kordeckiego. Bo zastanawialiśmy się nad tym, co jest najistotniejsze w życiu. I chyba każdy z tutaj obecnych, jeżeli u niego zapytać się, czy chcesz być szczęśliwy, na pewno odpowie tak. I w sumie chyba każdy człowiek w naszym społeczeństwie, w Europie, na świecie, też odpowie to samo. Ale problem polega na tym, że świat w tym sensie biblijnym, świat, który leży w grzechu, szuka szczęścia tam, gdzie go nie ma. Święty Jan Paweł II, którego pomnik piękny tutaj na rogu widzimy, on swego czasu powiedział: człowiek, to znaczy mężczyzna i kobieta, ale dzisiaj przede wszystkim mówimy do mężczyzn, nie może zrozumieć siebie bez Chrystusa. Innymi słowy, żebyśmy mogli być szczęśliwi, potrzebujemy zrozumienia siebie, bo inaczej będziemy szukali szczęścia tam, gdzie go nie ma. I Chrystus mówił, że nie samym chlebem żyje człowiek. A świat współczesny właśnie szuka szczęścia na dwóch płaszczyznach, zapominając o trzeciej. Mianowicie na płaszczyźnie cielesnej i na płaszczyźnie psychicznej. A wiemy, że wymiar duchowy to jest taki, przynajmniej w naszym społeczeństwie europejskim, nazwijmy to tak, taki trochę wstydliwy, że to jest twoja sprawa prywatna i o tym publicznie się nie mówi. I dlatego człowiek, gdy próbuje zaspokoić ten głód, który ma w sobie, środkami materialnymi, czy tylko szukając utwierdzania się przez karierę, przez pracę, przez jakieś osiągnięcia, zdobywanie szczytów, w końcu nie czuje satysfakcji, bo mu się zdawało, że to go uszczęśliwi, a tego szczęścia jak nie ma, tak nie ma. I właśnie, że potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Boga, potrzebujemy przyjaźni z Nim, potrzebujemy otwarcia się na Niego, żeby zrozumieć, gdzie to szczęście jest możliwe odnaleźć. I faktycznie dopiero jak ułożymy nasze życie w harmonii z tymi wszystkimi trzema wymiarami naszego bytowania, zaczynamy czuć się na swoim miejscu. Życie człowieka, powiedzmy to, tę sprawę porządkowania przede wszystkim naszego wnętrza można porównać do tej gry w puzzle. Bo wiemy, że tam każdy kawałeczek jest inny i musimy ułożyć każdy na swoim miejscu i dopiero potem powstaje obrazek. Tak jest z naszym życiem i z poszukiwaniem szczęścia. Żeby było to szczęście, muszą wszystkie puzzle jako tako być ustawione na swoim miejscu. A jak Bóg jest zapomniany, albo też wymiar ludzki jest zapomniany,
to nie ma pełnego obrazu. Albo nawet, przecież jest to przykazanie, nie zabijaj. Nie zabijaj to znaczy również nie niszcz swego ciała, nie niszcz siebie samego przez niezrównoważony tryb życia, przez, nie wiem, palenie, nadużywanie alkoholu, czy jakieś tam przepracowywanie się zbytnie też. To dotyczy też siebie. To po pierwsze, ale dalej, mówiliśmy też o powołaniu na wykładach. I właśnie człowiek, nim nie odpowiedział na ten plan Boży, który Bóg miał względem nas od stworzenia świata i w chwili poczęcia dziecka w łonie matki, w sercu Boga już jest plan dla niego, już dla niego jest zadanie i misja. I dopiero odczytując ten plan, przyjmując tę misję, możemy zastosować wszystkie nasze obdarowania i czuć się na swoim miejscu, mieć pokój w sercu. I to samo, ten obrazek z puzzlem, można zastosować do wspólnoty parafialnej, do grup modlitewnych i można rzec nawet do życia, do pracy, do funkcjonowania wspólnot lokalnych i do funkcjonowania państwa. Bóg każdemu dał zadanie w życiu i tylko ten konkretny człowiek może zająć to miejsce i będzie na swoim miejscu. Jeżeli ktoś inny zajął jego miejsce albo próbuje zająć jego miejsce, w końcu coś nie gra. I tutaj my odnajdujemy się w tej dzisiejszej Ewangelii, że nie zajmuj pierwszego miejsca, nie pchaj się według swego własnego widzimisię na to miejsce, które ci się podoba, nie rozeznając, co, jak my też na jednym z wykładów słyszeliśmy, nim nie poszedłeś do kaplicy i nie porozmawiałeś z Panem Jezusem jako mężczyzna z mężczyzną, krótko, zwięźle i na temat, co ty, Panie Jezu, myślisz na temat tego mego pomysłu, na temat tej mojej chęci. Czy to jest częścią twojego planu? I jeżeli odpowiedzią będzie pokój w sercu, możesz w tym kierunku iść. Ale tylko w takim przypadku. Czyli właśnie to, że nie rozeznajemy i próbujemy jakoś szukać szczęścia na własną rękę i samorealizacji, dlatego na świecie jest tyle niepokoju, tyle problemów, tyle też, można rzec, złamanych losów ludzkich. I mianowicie, jeżeli już odczytaliśmy nasze powołanie, przyjęliśmy plan Boży w naszym życiu, moc Boża zaczyna się objawiać w naszym życiu. I to jest ten tak zwany wymiar kerygmatyczny Ewangelii. Bo Ojciec Święty Franciszek kilkakrotnie powtarzał, że w swoich dokumentach mówi, że cała formacja chrześcijańska to jest nic innego jak pogłębienie kerygmatu. A co to jest kerygmat? Jezus głosił kerygmat. On mówił: bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli, że Bóg jest bliski, Bóg cię kocha, Bóg chce cię dotknąć, Bóg chce objawiać się w twoim życiu. I jedyny problem, jedyna przeszkoda, czemu nie możesz być szczęśliwy w Panu Bogu i w swoim życiu, to jest grzech, to jest jakieś zamknięcie się na ten plan Boży. I potem apostołowie, jak przejęli, można tak rzec, pałeczkę i głosili Królestwo Boże, oni ujrzeli to bardzo dokładnie, bardzo zrozumieli to głęboko, że Królestwo Boże przyszło w osobie Jezusa Chrystusa. I kluczem, tym złotym
kluczykiem lub wytrychem do Królestwa Bożego jest tajemnica Jego męki, Jego wcielenia, Jego męki i Jego zmartwychwstania i potem zesłanie Ducha Świętego, że w wierze w tę tajemnicę, otwierając się na tę tajemnicę, doznajemy wewnętrznej przemiany, doznajemy uzdrowienia z naszych grzechów, doznajemy przebaczenia grzechów i to nowe życie zaczyna pulsować w nas, zaczyna nas przemieniać i jak już doświadczyliśmy tego, bo wiemy, że Pan Jezus na pożegnanie swoim uczniom powiedział: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, idźcie i czyńcie sobie uczniów i będą wam towarzyszyły znaki potwierdzające prawdziwość tego, co głosicie. I dlatego, kochani mężczyźni, i to jest już taki w sumie ostatni punkt tych rozważań, że podstawową waszą misją jest misja Kościoła, a Kościół istnieje nie po to, żeby zamknąć się w sobie i stać się kółkiem wzajemnej adoracji. Kościół istnieje po to, żeby ewangelizować i żeby rozpowszechniać Królestwo Boże w świecie. I wy, ponieważ większość z nich chyba jesteście mężami, ojcami, waszym pierwszym polem ewangelizacji po doznaniu wewnętrznej przemiany, po otwarciu się na dobrą nowinę, jest troska o waszą rodzinę, o wasze dzieci, o waszą żonę i o dbanie o to, żeby ta moc Królestwa tutaj się objawiała. I wiadomo, potem wasza parafia, wasze miejsca pracy, ale jest jeszcze jedna działka, jedno bardzo duże wyzwanie, o którym chciałem powiedzieć. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że Pan Bóg niejako pozwolił, że naród wybrany, Izrael, Żydzi, oni się potknęli, upadli, ale to stało się błogosławieństwem dla pogan, bo przez to Ewangelię rozpowszechniła się pośród pogan. I on mówi, że w końcu jednak oni się nawrócą. I zastanawiając się nad tym słowem, chcę wysunąć taką śmiałą hipotezę, że widząc to, co się dzieje w Europie i widząc, że niestety Europa, która była nosicielem dobrej nowiny na cały świat, jakoś podupadła w wierze i Pan Bóg dopuścił, że ona odeszła faktycznie w takiej większej części, że Ewangelia, dobra nowina jest wypychana poza nawias, ale wierzę, że dla Europy też jest nadzieja i wierzę, że ta iskra, która odnowi Europę, może wyjść z Polski i może wyjść z Europy Wschodniej. Tam, gdzie ta ideologia, ta, która na dzisiaj też my słyszeliśmy o tym, genderowska, o której Ojciec Święty Franciszek powiedział, że ta ideologia jest grzechem przeciwko Stwórcy, gdzie jest jeszcze na tyle nie weszła całkowicie do świadomości ludzi, że jeszcze jakoś mamy w miarę zdrowe zrozumienie o tym, jaka jest tożsamość mężczyzny, kobiety, rodziny. I po prostu was, mężczyzn, jako tych, którzy jesteście stworzeni nie tylko do opieki nad rodziną, nie tylko do tego, żeby zatroszczyć się o pożywienie i bronić rodziny, ale też do walki. I musimy stanąć do walki duchowej, żeby oprzeć się i odwrócić bieg historii w Europie w odwrotnym kierunku. Bo Europa jest powołana do tego, żeby powrócić do Pana Boga, ale ten proces nie może, ja bym powiedział, być
no, odnieść sukcesu bez mężczyzn. Bez mężczyzn. Nawróconych mężczyzn, którzy idą mężnie i świadczą, i znów nie jest możliwy bez kobiet. Ale bez kobiet takich, które pomagają tym mężczyznom, bo my o tym słyszeliśmy, że mężczyzna do walki, do inicjatywy, do załatwiania sprawy, on idzie tak prostolinijnie. A kobieta, ona potrafi bardziej podejść, ja bym powiedział, w tym wymiarze psychologicznym. Ona potrafi nawiązywać relacje, ona pomoże mężczyźnie, jak posuwać ten proces tak, żeby był bardziej skuteczny. Także, kochani, to chcę wam zostawić jako taki przekaz na pożegnanie, że jesteśmy wezwani do tego, żeby tym procesom, które idą w Europie, i niestety też słyszałem takie stwierdzenie, że wartości te podstawowe europejskie to ma być aborcja, to ma być ideologia gender, to ma być wszystko to, co z tego wynika. Nie, wartości podstawowe według antropologii chrześcijańskiej, według Ewangelii, to jest godność człowieka, to jest zasada pomocniczości, to jest zasada wspólnego dobra i zasada solidarności. I że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzna i kobieta i powołany do wzajemnej miłości i do tworzenia rodziny, do rodzenia dzieci i ich wychowywania. Te wizje się zderzają między sobą i my mamy stanąć zdecydowanie właśnie dla promocji, nie w walce przeciwko komuś, ale śmiało afirmując to, co w Ewangelii jest napisane, to, czego Kościół naucza, i to jest dopiero droga do szczęścia i do realizacji naszej męskości, naszego bycia jako mężczyzny, który został stworzony na podobieństwo Boże i który ma uobecniać Chrystusa w dzisiejszym świecie. Tak dopomóż nam Bóg. Amen.